Cześć, cześć wszystkim. Pokażę wam, jaki ja mam obecnie UPS. Otworzymy sobie stronę. Stronę. Jest mikro. Volt Polska. Tak. To nie jest lokowanie produktu, ani promocja, ani zachęcenie do kupna. Ja tylko chcę wam pokazać, jaki ja mam UPS, z którego obecnie korzystam. Potrzebuję wejść na stronę, tylko to nie ten akurat. Zasilacze awaryjne, ja potrzebuję tutaj znaleźć z akumulatorem Pico UPS. Potrzebuję, poczekajcie, to jest ten zasilacz awaryjny UPS, z którego ja korzystam, jest na moim kanale, film o nim. Powiem szczerze, działa bardzo dobrze, jest podpięty 24 na dobę, cały czas komputer z systemem Linux Ubuntu jest w trybie uśpienia na tym UPS-ie. Były już skoki napięcia i nie tylko, i powiem szczerze, tutaj na wschód Polski, gdzie mam rodzinę, też kupiłem taki UPS do komputera i go dzisiaj podłączyłem, więc wszystko działa jak trzeba. Omówienie krótkie zrobimy sobie. Tutaj mamy bezpiecznik, dwa gniazda euro, jedno szoku, drugie jest zwykłe euro. Z przodu mamy trzy kontrolki i włącznik. I to jest praktycznie wszystko. Prosty UPS, który naprawdę działa i mogę szczerze polecić go każdemu, bo już mam rok czasu i nic się nie dzieje. Zero problemów, zero jakiś ten... Jakby ktoś miał ochotę zadzwonić się, dopytać, proszę bardzo. Odświeżyłem stronę. Odświeżyłem stronę, opis produktu, proszę bardzo. Zasilacz Pico UPS 800 9 amperogodzin 480 łamane na 800 watów. Watów, nie voltów. Został specjalnie zaprojektowany do zasilania komputerów oraz komputerowych urządzeń peryferyjnych. Dzięki kompaktowej obudowie i małej wadze idealnie nadaje się do pomieszczeń biurowych o niedużym metrażu. Wbudowany moduł AVR, stabilizator napięcia sieciowego, pozwala uchronić zasilane urządzenia przed nagłymi skokami napięcia. O, to jest najważniejsze zdanie. Uchronić zasilane urządzenia przed nagłymi skokami napięcia. Przed na przykład takimi, jak was sąsiad ciągnie prąd na lewo, albo ma taką fotowoltaikę, że falownik rozkręcił na maksa, żeby napierdalał pikami po sieci, że aż ludziom żarówki jak te dyskotece świecą. Żartowałem. Dodatkowo zasilacz może być uruchomiony za pomocą wbudowanego akumulatora bezpośredniego połączenia do sieci. Najlepsze, najważniejsze cechy. Niezawodny i wydajny mikroprocesorowy układ sterowania. Potwierdzam, tak. Ten UPS u mnie przetrwał już niejedną burzę i nic się mu nie stało. Stabilizator napięcia sieciowego AVR. Ekologiczna funkcja automatycznego oszczędzania energii. Możliwość uruchomienia zasilacza bez podłączenia do sieci AC. Kompaktowa obudowa, mała waga urządzenia. Zabezpieczenie przeciążeniowe, wbudowany wydajny akumulator AGM 1x9 amperogodzin, wykonany w technologii Line Interactive, dwa gniazda zasilania o napięciu 230 V, pozwalające na podtrzymanie pracy dwóch urządzeń jednocześnie. Jakie urządzenia zasila Pico? Komputery, laptopy, małe serwery, stacje robocze, urządzenia sieciowe, urządzenia peryferyjne, drukarki, skanery, monitory, urządzenia RTV, telewizory, tunery, głośniki, projektory, systemy alarmowe CCTV,
urządzenia telekomunikacyjne i fiskalne, aparatura kontrolno-pomiarowa. Co wyróżnia zasilacz Pico UPS 800 9 Ah 480x800 W? Na tle innych urządzeń, technologia Lightning Interactive, przełączenie na tryb akumulatorowy w momencie wykrycia zaniku napięcia jest to możliwe dzięki równoległemu podłączeniu falownika do napięcia zasilania przy jednoczesnym ładowaniu ogniw akumulatora. Urządzenie tego typu charakteryzuje się bardzo wysoką sprawnością, no tam wiecie, plus minus 90%, przez co z powodzeniem mogą być stosowane do zabezpieczania elementów systemu teleinformatycznego, serwer, rejestracje robocze itd. Bezpieczeństwo użytkownika. Szereg zabezpieczeń odpowiada za bezpieczną eksploatację produktu, chroniąc zarówno podłączone urządzenia, jak i sam zasilacz. Zabezpieczenie przed niskim napięciem, zabezpieczenie przed wysokim napięciem, zabezpieczenie zwarciowe, przeciążeniowe, temperaturowe. I to jest najważniejsze tak naprawdę, ludzie. No i macie moc całkowita chwilowa 800 W/A, moc stała 480 W, napięcie 230 AC 50-60 Hz, zakres napięcia plus minus 150 V, no, od 150 do 290 plus minus 3%. No to szczerze, bardzo logicznie napisany opis i tak dalej. Sprawność 90%. I to też plus minus 1 Hz. Przebieg napięcia aproksymowana sinusoida. Pojemność 1 razy 9 Ah. Czas ładowania do 90% 6-8 godzin. Czas przyłączenia sieć akumulator 3 milisekundy. To jest jeszcze dobre rozwiązanie. Zabezpieczenia pełne. Przeciążeniowe. Przed przeładowaniem i rozładowaniem. Temperatura od 0 do 40 stopni. Poziom hałasu 40 dB. Wymiary, waga. I jeżeli ktoś mi nie wierzy, zawsze możecie zadzwonić do firmy Volt Polska i się zapytać. A oni wam na pewno doradzą odpowiednio. No. Ja chciałem wam po prostu pokazać, jaki ja mam UPS aktualnie od roku czasu i mam zasilacz Be Quiet Straight Power 11 650 W z aktywnym PFC i do tej pory zasilacz nie wyleciał w powietrze. Ale to jest ten zasilacz, który odbierałem z serwisu Komputronika w Garwolinie, który był po serwisie, no i nic do tej pory się nie stało. Ja po prostu powiem wam szczerze tak od siebie, że podejrzewam, że zanim miałem UPS, a miałem tylko listwę antyprzepięciową, to możliwe, że po prostu jakiś pik poszedł po sieci, a wtedy wyszedłem do sklepu po zakupy, komputer dostał kopa w jaja, za przeproszeniem, że tak mówię, i ścięło go na amen. Po prostu zasilacz się zagotował i dupa. No. Więc ja, to nie jest żadna reklama produktu, ani powiem wam szczerze, ani pokazanie wam, co macie kupywać, tylko ja pokazuję wam, że tego UPS-a używam już od ponad roku czasu i szczerze mogę wam go polecić. A tamten Greensell, co go pokazywałem wcześniej na filmie, to powiem wam szczerze, też nie jest zły. Tylko ja też nie rozumiem, jak wiecie, tam jest też inaczej napisane. Tu mi jeden z widzów pisze co innego, więc podejrzewam, że sama ta firma Greensell coś pierdzieli piąte przez dziesiąte. Oni sami chyba nie wiedzą, co oni piszą czasem. No dobra, dziękuję wam za oglądanie. Życzę miłej nocy, trzymajcie się. I piszcie szczerze, co myślicie na temat UPS-ów, bo ja też jestem ciekawy.